Serial Con to 10 dni projekcji, spotkań z twórcami i aktorami, wciągających paneli dyskusyjnych, warsztatów i konkursów. Na serialowe święto zapraszamy w tym roku online w dniach 12-21 września. Bądźcie z nami na player.pl i w mediach społecznościowych. Seriale bez ograniczeń, tylko na festiwalu Mastercard Off Camera. Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym panelu serialokonowym i porozmawiamy teraz o serialach fantastycznych. W szerokim gronie fantastycznych, w sensie zawierających elementy fantastyczne, bo fantastyczne są przecież wszystkie seriale. Grono jest spore, a ponieważ dzisiaj każdy przedstawia się i imieniem, i nazwiskiem, i swoim medium, znakiem towarowym i tak dalej, więc żeby czegoś, kogoś nie pomylić, ja poproszę o samodzielne przedstawienie się. Krzysztof Majewski, Radio RAM, Radio Wrocław Kultura i podcast Kinotok. Dzień dobry. Miłosława Bożek, Radio RAM, Radio Wrocław Kultura i Kinotok podcast. Jerzy Żynowski, miesięcznik Nowa Fantastyka i Radiospacja, audycja Powrót na dzikie pola. I Piotr Nypu, Walk About Games, kiedyś inne pisma fantastyczne. A ja się nazywam Kamil Śmiałkowski, bez żadnych marek aktualnie i chyba dlatego poproszono mnie o poprowadzenie tego panelu. Mamy rozmawiać o serialach fantastycznych w tytule Eskapizm czy dystopia? I ten tytuł wymyślili organizatorzy i muszę przyznać, że mnie on zmroził. A to jest rozłączna? No więc właśnie. Mnie on zmroził, bo wydawało mi się, że problem z eskapizmem rozwiązaliśmy już wiele lat temu i dzisiaj nie musimy się znowu tłumaczyć i znowu do tego wracać. Mam wrażenie, że ludzie po prostu nie rozumieją, czy organizatorzy, czy ludzie szeroko pojęci, że fantastyka jest prawie w każdym serialu, jeśli nie w każdym. Więc tak rzuconym hasłem, eskapizm czy dystopia, jakie były wasze pierwsze skojarzenia, kiedy zaproszono was do tego panelu? Moje były takie, że absolutnie nie mam pojęcia, co powiedzieć, żeby się nie powtarzać po wielu poprzednikach, którzy powiedzieli to prawdopodobnie wielokrotnie lepiej niż ja kiedykolwiek będę zdolny to powiedzieć. A po drugie zastanawiałem się, czy to jest faktycznie jakaś taka różnica, a po trzecie zastanawiałem się, o których serialach będziemy rozmawiać i które będziemy wskazywać jako dystopijne, w których będziemy szukać tej ucieczki, więc poszukam ucieczki i oddam głos następnej osobie. No, ja mam podobnie, że mnie zmroziło, ale też wynika to chyba z tego, że ten eskapizm i seriale jest takim dosyć trudnym tematem, jak to ugryźć, zwłaszcza z perspektywy fantasy i science fiction, bo wydaje mi się, że mamy takie dwa etapy, gdzie to fantasy i science fiction dawały zupełnie inny rodzaj rozrywki niż współcześnie. No to oczywiście jest powiązane z zmianą telewizji jakościowej i tym, co się działo w telewizji w latach, kiedy oglądaliśmy to medium dosłownie, tak jak to brzmi, czyli w telewizji. I ta zmiana jakościowa w ogóle wprowadziła nową narrację i też zupełnie inne pojawiły się budżety i zupełnie inne oczekiwania widza od czegoś, co można rozpatrywać jako serial science fiction albo fantasy. Wydaje mi się, że też dużo poważniejsze, a ta forma rozrywki już przyjęła wręcz taką kinową, blockbusterową opcję, czyli to są takie mocne, duże, wielkie seriale, gdzieś wydaje się, że przenoszą ten model takiego marvelowskiego wyjścia do kina całej dużej publiczności i wszyscy to przeżywają i się tym cieszą. I też ta forma zmiany chyba, budowania uniwersów na poziomie, kiedy seriale mogły mieć 800 odcinków, 60 przynajmniej, a w tym momencie one się jednak zawężają do takiej dosyć ograniczonej, nawet w miniseriach narracji, więc ta forma tego, co było już przygadane i tego, co można teraz powiedzieć, też chyba czas ją zweryfikował. Mm-hmm. No ja jak przeczytałem temat dyskusji, to stwierdziłem, że okej, zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Tak, podszedłeś do tego jak do kolejnej wyprawy. No dokładnie dobrze. Tak. A ty już zacząłeś, mówisz, że to się dzieje. No? Dystopie są modne, no. Czy żyjemy w czasach, gdzie się wszyscy boimy, nie wiadomo co będzie, tam wpada dystopia, która nas... Jakby, ale my już żyjemy w dystopii. Dobrze żyjemy, albo będziemy dopiero żyli jeszcze większe, tak, ale też ten cały strach przed tym, co będzie, gdzie się przekłada na te twory kulturowe i stąd ten powrót dystopii. Tak, nie żyjemy nową nadzieją, nie ma tego nowego otwarcia, tylko raczej żyjemy w tym świecie, w którym nie wiemy, co będzie, więc jakby to jest ta dystopia, a że eskapisz, to chcielibyśmy od tego uciec, tak, więc może tego trzy. Mhm. Albo uciekamy gdzieś w te inne światy, albo żyjemy, patrzymy w lękiem w przyszłość. Dobrze, to zacznijmy może od tego, że zajmijmy się każdym z tych słów, może poza trzy osobno. Ja cały czas mam wrażenie, że eskapizm
jeśli używa się go w dyskursie publicystyczno-krytyczno-kulturalnym, jest słowem nacechowanym. A pejoratywnym. Dokładnie. Bo jest to wysoka sztuka i tak dalej, że, i te bajeczki. Tak, nazywa się eskapizm, tak, żeby mieć pewne uzasadnienie do tego, że oglądam fantastykę, że nie. Ale czy nie każdy jest eskapizmem? Albo odwrotnie, albo żeby kogoś... Tak, żeby kogoś... No, poniżyć to może nie, ale żeby go właśnie... Ale co właściwie złego jest w eskapizmie? Znaczy, wydaje mi się, że bardziej... No więc właśnie. No nie, w konotacji z fantastyką być może to jest złe, bo wydaje się, że sugeruje, że fantastyka jest... Ale to jest... Za dużo jest tych uczestników w tym panelu. Dobrze, pojedyncze. Jak ktoś mówi, to inni nie mówią. No, słuchaj. Dlaczego tak uważane jest za złe? No bo masz tą sztukę wysoką, która cię uczy, rozwija... Ona nie jest eskapistyczna? A ten eskap... Znaczy tak, to potoczne takie wrażenie, czego sperytywy, tak, że... I to jest, jak masz sztukę i do ciebie mówi wieszcz, albo poeta, albo artysta przez duże A, to ty wychodzisz uduchowiony, natchniony, bogatszy wewnętrznie i coś przemyślisz i twoje życie się zmieni. A jak przy sztuce wysokiej to często nie wiesz zupełnie, o co w niej chodzi. Ale dlatego wychodzisz jak ubogacony, tak? Wiesz, że nie wiesz, tak? Czyli wiesz więcej. A przy takim eskapizmie to sobie coś pooglądasz, zapomnisz o problemach i będziesz dalej tym prostym, głupim człowiekiem, który nic nie wynosi, tak? Mam wrażenie, że zapomniano zaprosić jeszcze kogoś, kto by bronił sztuki wysokiej. Ale też chyba w połączeniu z fantastyką ta ucieczka jest takim trochę infantylizacją. Ucieczka w sferę wyobraźni, w świat fantastyczny, który też od razu tak trochę ujmuje jakby powadze i pewnym tematom, więc no, daje taki trochę infantylny oddźwięk temu, że oddajemy się w świat fantazji. Znaczy, no to trochę zależy. No, jeżeli patrzymy na eskapizm jak na po prostu odpoczynek od rzeczywistości, odpoczynek od tego, co nas otacza na co dzień, no to rzeczywiście fantastyka może nam takiej ulgi, wytchnienia, jakiegoś odskoczni od rzeczywistości dostarczyć. I to niezależnie od tego, czy ona będzie błaha, czy poważna, ambitna, czy płytka, to jest jakby trochę inna branża, więc to wszystko jest... Ale to serialne jest. Dokładnie. To nie ma problemu. Właśnie o to mi chodzi. To oburzenie chyba najlepiej pokazuje to, że ludzie od fantastyki nie lubią być natomiast obrażani. Faktycznie, no w momencie, kiedy mamy sytuację taką, tutaj wracając do tematu dyskusji, kiedy tak naprawdę zaczynamy żyć w dystopii, tylko pytanie jest tak naprawdę, w której bardziej z wielu, które zostały przedstawione w twórczości fantastycznej, bo te akcenty tam powiedzmy są różne i to można właśnie prześledzić, gdzie się w serialach fantastycznych poszczególne te dystopie realizowały, no to rzeczywiście jest gdzieś tam ta opozycja, prawda? Bo uciekamy z naszej rzeczywistości dystopijnej, powiedzmy w te bardziej takie... W tę gorszą dystopię jeszcze. Albo w gorszą, wiesz, no może po prostu, wiesz, tu się pojawia na przykład pytanie takie, dlaczego zaczęto traktować dystopię nie jako przestrogi, tylko jako instrukcję obsługi, nie? Wiesz co, mam też wrażenie, że my nie wiemy, gdzie żyjemy, ponieważ nie wiemy, jaki jest prawdziwy świat, ponieważ po pierwsze nie zdążymy go ogarnąć, po drugie nie wiemy, co się naprawdę dzieje i to naprawdę, przepatrząc na wiadomości, są przekazywane. Dobrze, ta strona jest przygnębiająca. Dystopina. Tu proszę. Nie wiem, przy którym słowie jesteśmy, ale jeżeli dalej... Ale czy... proszę się w dowolnym miejscu sobie włączyć. Czy jeżeli zastanowimy jeszcze przy tym eskapizmie, no to ta nasza dosyć... emocjonalna reakcja wszystkich na to słowo chyba dobrze wskazuje na to, że ta łatka, o której mówiłeś, nadal przy fantastyce jest, a ci, którzy fantastykę czytają, oglądają, lubią i się nią cieszą, nadal są poirytowani tym, że traktuje się ich w taki sposób, no fajnie, że czytasz książki, tylko nie czytasz książek, tylko czytasz fantastykę, to jest różnica, bo jakbyś przeczytał reportaż, no to wtedy dowiesz się o świecie. Ale czy to nie jest wręcz trochę tak, że... Fantastyka to już jest w ogóle i czytanie i oglądanie, ale coraz częściej wśród tych właśnie od wysokiej kultury jakakolwiek fikcja, że nie, ja oglądam tylko filmy dokumentalne i czytam tylko i wyłącznie reportaże. Ale jest w ogóle ironia losu w tym, że żyjemy w rzeczywistości, w której rzeczywistość dogoniła fantastykę tak naprawdę, w której w której spełniło się wiele wizji fantastycznych, w której wiele rzeczy, których doświadczamy na co dzień, było inspirowane fantastyką, bo przecież nawet telefony komórkowe, prawda, miały swój początek w Star Treku. Więc tutaj tak naprawdę ludzie, którzy podważają rolę fantastyki, no to tak strzelają sobie. A to do tego jeszcze dojdziemy. Na razie zajmujemy się tym eskapizmem i tą formą. Tylko powiem, że zabawne jest to, że ty mówisz, że sztuka wysoka mówi, że fantastyka to nie jest realizm. No. Natomiast wszyscy ludzie zajmują się postprawdą i wtedy mówią, że otóż media i realiści, ponieważ przegrywają z fantastyką, czy generalnie z fikcjami, więc wplatają fikcję w swoje reportaże. I przez to mamy zalew właśnie... Zobaczcie, twórcy też się bawią tym, bo... nie tylko powstają, tak jak filmy, czy wręcz seriale dokumentalne powstają,
powstają, tak już coraz więcej na rynku coraz fajniejszych i zabawniejszych mockumentary. Tak. Również w formie seriali czasami. Przypomnijmy Wojnę Światów chociażby, którą odczytano w radiu w Stanach Zjednoczonych. Ludzie zbierali się do swoich schronów pobudowanych gdzieś. No tak, ale to nie było zamierzone mockumentary. No, przepraszam, bardzo tam jednak były działania pierowe i tam ta afera była mniejsza niż przedstawiono. Death Valley bodajże się ten serial nazywał, MTV, jeśli dobrze pamiętam. Ten taki właśnie, który miał formę mockumentary, jest właśnie takiego z posterunku policji w Hollywood, gdzie tam, prawda, Kalifornia została opanowana. Tam były wampiry, wilkołaki, zombie, prawda, te wszystkie. Więc zabawa formą istnieje coraz bardziej. No dobrze, ale to w takim razie zostawmy to, czy przejdźmy do dystopii. Żyjemy w świecie i w kraju, w którym żyjemy. Czy seriale fantastyczne, dystopijne, które no, są ważnym, dużym kawałkiem tortu, czy one w dzisiejszych czasach właśnie traktujemy jako instrukcję obsługi? Czy bardziej cieszymy się, że jeszcze inni potencjalnie mogą być jeszcze gorzej? Czy po prostu się nimi bawimy? No? Wydaje mi się, że to jest taki duch czasu. No, bo jak patrzę na gry wideo czy gry roleplaying, to mi bardziej się interesuje, to widzę, co wraca. No, wracają wampiry, wilkołaki, gotyk, punk, starsi, mrok. To po prostu to były lata 90. Nine Inch Nails, wszystkie lyncze i tak dalej, wtedy się pojawiały na lepsze dzieła. I mamy ten taki 30-letni cykl obrotu koła historii i to teraz to wróciło. No, więc jakby te dystopijne rzeczy w różnych aspektach, wtedy było to, czy to gotycko, czy atakowane wampiry, czy cyberpunkowe korporacje, zombie. Czy zombie, tak? No to wraca i teraz patrzymy na zagrożenia, które mamy, czyli komputery, big data, gaz i tak dalej, sobie przekładam i powstaje taki, nie wiem, Devs. A Devs to fantastyka, czy co, o co w zasadzie jest? Jaki to jest serial? Devs? No, bo komputer kwantowy i tak dalej. Wydaje mi się, że fantastyka. No, mam wrażenie, że te podziały... Nie słyszałem o badaniach naukowych, które... Nad komputerami kwantowymi? No, ale są przecież od dawna. Ale o takich efektach tych badań. Wiemy, że są, nie wiemy, jakie są wyniki, pamiętaj, cały czas. Także mam takie wrażenie, że też ciężko powiedzieć... Ale nie słyszałem o takiej statule jeszcze wysokiej, nie widziałem. Dobrze, nie było. Ale ja tylko mówię, że ciężko teraz powiedzieć, co jest fantastyką, a co nie, ponieważ na świat przypomina tą fantastykę z lat 90. Jak sobie popatrzymy, co wtedy pisano i jak to miało wyglądać, to teraz tak żyjemy, tylko żyjemy tych samochodów latających, więc trochę tego nie widzimy tak naocznie. Ale większe rzeczy jest, albo nawet jest jeszcze dalej niż pisali fantaści 30 lat temu. Także ja mówię, czy Devs jest fantastyczne? No nie wiem, no być może nie. Może to na przykład, ale mamy na przykład takie seriale fantastyczne bliskiego zasięgu, które są tak na krawędzi właśnie, jak choćby Person of Interest, który jest tak naprawdę serialem o permanentnej inwigilacji, z którą mamy do czynienia i tym, jak sztuczna inteligencja wkracza w naszą rzeczywistość. O obawach z tym związanych, o zagrożeniach i to jest jak najbardziej dotyczące nas bezpośrednio i to jest takie przedłużenie jakby rzeczywistości, pójście o krok dalej, ale to tak naprawdę my nie jesteśmy do końca pewni, na jakim etapie w tej chwili tego się znajdujemy. Ale to tak patrząc na rzeczywistość, to serialem fantastycznym jest każdy CSI, bo bo nie dysponujemy tą techniką. Do pewnego stopnia tak, natomiast tutaj jakby właśnie no, są te aspekty właśnie sztucznej inteligencji zyskującej świadomość, zyskującej coś na kształt sumienia, powiedzmy. Kwestie emocjonalności sztucznej inteligencji. Zresztą Jonathan Nolan później poszedł jeszcze krok dalej, rozwijając te motywy, eksploatując je teraz w Westworld. I jak spojrzymy na trzeci sezon, szczególnie serialu Westworld... Jeśli ktoś dotrwał. Ale akurat tutaj to jest ciekawe, bo ten trzeci sezon jest właśnie taką bardziej naturalną kontynuacją Person of Interest, czyli tego jego poprzedniego serialu. Bardziej jest jego kontynuacją niż tych dwóch poprzednich sezonów Westworld, jeżeli chodzi o tematykę. I to się bardzo ładnie spina. On pokazuje właśnie pewne motywy, które wydają się trochę taką obsesją scenarzystów, czy takim polem do jakiegoś manewrowania, eksperymentów myślowych, zastanawiania się, w którą stronę nas to poprowadzi. Znaczy to, mam wrażenie, że to jak większość tego, co w amerykańskiej popkulturze teraz się dzieje intelektualnego, wszystko wyrasta z Dicka po prostu. Mówiąc najprościej. Też jak tutaj pojawia się Westworld, to Josh Whedon zrobił w 2009 taki serial mało znany w Polsce, Dollhouse. I on trochę właśnie jest narracyjnie bardzo zbliżony do Westworldu, jeżeli chodzi o tą koncepcję sztucznej inteligencji wykorzystywanej na użytek służenia przyjemności ludziom. Ale właśnie tam była jeszcze zachowana taka klasyka serialowej telewizji, czyli każdy odcinek jest podzielony na takie epizody, które muszą się rozpocząć i zakończyć, a ta narracja właśnie zadawania tych takich
w bliskiej przyszłości możliwych problemów ze sztuczną inteligencją jest trochę w tle, co już na przykład Westworld zupełnie może sobie, czy Devs może sobie pozwolić na taką narrację, w której już nie potrzeba nam. No chociaż w Devsie pojawia się ten element trochę szpiegowski, który nadaje też takiej dodatkowej narracji poza samą badaniem komputera kwantowego, ale też tam można na przykład pociągnąć taki temat jak wielki CEO, który w tym momencie ma taką władzę, że może się układać z politykami i jest jakby trochę takim wszechmocnym człowiekiem. To nie jest fantastyka. To nie jest fantastyka właśnie. I to tak fajnie się przyplata, że to są już rzeczy, które widzimy, że się dzieją, ale pojawiają się jednak seriale, które... Przypomnę, że Trump zakazał TikToka w Ameryce, chińskie aplikacje. Ale zestawienie tych seriali fajnie pokazuje też, jak zmienia się rzeczywistość i jak zmienia się w ogóle myślenie twórców. Bo Devs był serialem, kiedy twórca dostał spory budżet i mógł w zasadzie zrobić to, co mu się żywnie podobało. Ale przed momentem mówiliśmy jeszcze trochę o tym wstydzie i fantastyce i wydaje mi się, że takie seriale jak Devs i Westworld trochę udowadniają to, że ten wstyd i fantastyka już niekoniecznie będzie się ze sobą kojarzyć, bo Alex Garland ze swoim serialem Devs przestaje być już taki bardzo science fiction, a staje się naprawdę taki bardziej science. Jeszcze biorąc pod uwagę, że jego dziadek bodajże dostał Nobla w dziedzinie biologii, no to jakoś go legitymuje jako tego intelektualista, który może się wypowiadać na tematy żywotne, czyli te współczesne, bo informacje o serialu Devs, jakieś materiały prasowe, można spokojnie wymieszać z tymi materiałami, które chwilę wcześniej pojawiły się odnośnie supremacji komputera kwantowego nad kwarcowym, które opublikowała NASA bodajże na stronach gdzieś tam, później to zniknęło. Więc wydaje mi się, że to przesunięcie jest o tyle ciekawe, że no, wychodzimy już poza tę strefę wstydu, bo jakby to jest na tyle bliskie tej naszej rzeczywistości, że zostaje tylko jakby zabawa tą rzeczywistością, którą uprawia Alex Garland czy Jonathan Nolan i Lisa Joy. Ale u nas jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jest Damian Lindelof, który w sumie zaczynał od Lostów, czyli Zaginionych, takiego też serialu, który trochę przełamał tą starą drogę telewizji i strukturę, a później zrobił Pozostawionych, który jest w sumie serialem obyczajowym z elementami science fiction i fantastyki i Watchmenów, gdzie już dostał zupełnie zielone światło od HBO na taką wolność artystyczną, gdzie też wątki rasizmu, klasowości są przemieszane w takim superbohaterskim świecie, gdzie on jednak miał utarte drogi, jeżeli chodzi o takie telewizyjne reprezentacje. Znaczy, bo tu dochodzimy do bardzo ciekawego wątku i problemu. Znamy go z panem redaktorem z Nowej Fantastyki bardzo dobrze z działań literackich, kiedy fantastyka, kiedy komukolwiek jest do czegoś naprawdę potrzebna, to za wszelką cenę wyciera się z niej gumką słowo fantastyka. Jest realizm magiczny, jest... Oniryzm. Dokładnie, jest mnóstwo innych słów. Używany sztafarze. I w literaturze niestety spotyka to... Kiedy twórca nabiera patyny, to przestaje być fantastą. Z większością się udaje, nie z każdym, na szczęście, ale powoli przechodzimy na coś podobnego w branży serialowej, bo właśnie serial Pozostawieni na podstawie powieści Peloty, on i powieść, i pierwszy sezon miał punkt wyjścia czysto fantastyczny, znika 8% populacji, nie mamy pojęcia jak i w ogóle nas to nie interesuje tak naprawdę, co się z nimi stało. Interesują nas tylko i wyłącznie obyczajowe skutki tego wydarzenia. I o tym jest ten serial. Jak ludzie zareagowali w krótkim i w dłuższym dystansie na wydarzenie czysto fantastyczne, bo chyba tu się zgodzimy, fantastyka do tego służy. Fantastyka służy do wyostrzania percepcji, wrzucenia jakiegoś fantastycznego pomysłu, co przy serialach jest bardzo częste, powoduje, że widzimy problem nasz codzienny w sposób mocniejszy, wyrazistszy i łatwiej możemy go skomentować. Tak, fantastyka ma po prostu dużo bogatsze rekwizytorium z natury rzeczy, dlatego że wykracza poza rzeczywistość, może pewne rzeczy uwypuklić, może sięgnąć po narzędzia takie, które wyostrzą po prostu to. Pierwsze to, że jest demografia, czyli to pokolenie ludzi, którzy wyrosło na grach wideo, komiksach i fantastyce ma teraz 30-40 lat i chcą tej fantastyki, i chcą tego komiksu, tych gier. Nie mają już tych problemów. Więc jakby ludzie tworzą są naturalnym odbiorcą dużych budżetów. Że... Zobaczcie, że każda książka naszego dzieciństwa została zakralizowana, nawet już wszystko, czego grałem teraz. Do tego jeszcze, ale trzeba tu jeszcze dodać właśnie to, że liderami w tej chwili tak naprawdę rynku są ludzie wychowani na fantastyce, są nerdzi. Właśnie lata 80. to było takie bicie tych nerdów.
Nerd. Kiedyś oglądało się Zemstę Nerdów, powiedzmy, czy tak, coś takiego, no a teraz masz Zuckerberga, Gatesa i tego typu ludzie właśnie, którzy dyktują warunki. Dokładnie. Tak. I dzieci chcą być naukowcami albo właścicielami startupów, a nie sportowcami teraz. Także to się zmieniło, dlatego pod nich jest chyba na telewizję, pod nich jest chyba na ta cała sztuka i kultura, która przychodzi, bo to jest odbiorca, chcę te wilkołaki, chcę te wampiry, chcę statki kosmiczne i tak dalej, bo to mnie jara, także dlaczego mam czytać o średniowieczu? Chociaż tak z tymi wilkołakami i wampirami nie jest tak łatwo, jeżeli chodzi o to, żeby tak bardzo się zmieniała telewizja jakościowa, bo te tematy takie bardziej science fiction faktycznie coraz więcej się... Zombie są ale też wcale nie jest to szczególnie wyczerpany temat na to, jak właśnie wydaje się, że byłoby sporo odbiorców. Wystarczy popatrzeć, jak się wyłożono na obecnym serialu o Drakuli, żeby wiedzieć, że wcale nie jest łatwo teraz zrobić coś sensownego z wampirami. Ale chwilę wcześniej Jim Jarmusch robił swój film, który można też właśnie z tego samego punktu wyjść, że masz prostą historię fantastyczną, a później opowiadasz historię miłości. Nie? A później robimy What We Do in the Shadows. No i to jest, świetna opcja. Ale bo ile tak naprawdę dzisiaj istnieje dobrych seriali, które nie mają elementów fantastycznych? Ty wreszcie widzisz, że Devs być może nie ma żadnych elementów fantastycznych. Ja bym jednak tak daleko nie szedł. Więc z jednej strony zgodźmy się do Devs, z drugiej strony już zostawmy te CSI też, ale zobaczcie, prawie wszystkie porządne seriale dzisiaj, które ruszają, jeśli nie są serialami historycznymi, no bawią się jakimś elementem fantastyki. Znaczy nie wiem, ja w tej chwili... Wielkie Kłamstewka. Dokładnie, wszystkie te miniprodukcje, miniseriale HBO bazujące na literaturze, to są bardzo przyziemne tematy ludzkie. Ten gatunek to są tak naprawdę rozbudowane filmy. To nie jest serial. Serial jednak ma trochę inną konstrukcję. Serial nie polega na tym, że to jest coś, co trwa 5 godzin i oglądamy to ciurkiem. Choćby to Good Doctor, to jest przykład serialu, który o ile nie przyjmiemy, że elementem fantastycznym jest chirurg z zespołem Aspergera, no to to w tym momencie on elementów fantastyki stricte nie ma i to jest znakomita produkcja. Wydaje mi się, że to może nie wszystkie, ale te elementy fantastyczne się błyskawicznie wchłaniają, na zasadzie takie jak w pozostawionych, że jak gdyby przyjmujemy ten punkt wyjścia, jakiś ten element fantastyczny i dalej się w ogóle już nim nie przejmujemy. No jest dużo takich seriali. No nie, mi się bardzo kojarzy Odpowiednik z taką opowieścią, która jest trochę zimnowojennym Berlinem. Zamiast muru mamy przejście na jakby drugi świat. No ale tej fantastyki jako takiej jest tam niewiele. No to jest kino szpiegowskie w stanie czystym z Le Carré. No. Czy Opowieści podręcznej, to też jest przecież taki przykład, że w sumie można by powiedzieć, że nie widzimy żadnej dosłownej fantastyki, takiej trochę w cudzysłowie, tych różnych elementów onirycznych, o których się śmialiśmy, że są wykorzystywane jako opis. Tylko jednak od świata. Tam jest, zwłaszcza te scenne elementy. Tam są elementy właśnie takie, że no tam są te wizje takie, elementy takie, można powiedzieć, lovecraftowskie, czy takie elementy. Zła pochłaniające do Warszawy. Natomiast to jest, nie jest to dosłowna fantastyka tak naprawdę. Tam jest bardziej symboliczna. Często z fantastyki ludzie, kiedy mówią o fantastyce, wykluczają historie alternatywne. Tak jakby to był zupełnie osobny gatunek. Właśnie nawiązując do Odpowiednika, czy do... Człowieka z Wysokiego Zamku. Czy do 1983. Nie traktują tego jako fantastyki, tylko jakby fantastyki. Ja bym chciał wrócić do poprzedniego swojego zdania, że mamy takie dziwne wydarzenie, wszyscy przechodzą jak gdyby nic. Otóż parę miesięcy temu koleś zjadł węża, który zjadł coś tam w Chinach, mamy pandemię i jakby mam wrażenie, że też tak nic i żyjemy dalej. Także ta nasza rzeczywistość, którą mamy, jest bardzo fantastyczna, zwłaszcza w tym roku. Więc ta fantastyka staje się tak naprawdę rzeczywistością, w której żyjemy. Jak sobie patrzycie na nagłówki i sobie pomyślicie, że jeszcze w tym roku były te pożary w Australii, a wcześniej było coś tam, to nagle się okaże, że nikt o tym nie pamięta i tak jakby ci kosmici wylądowali tam parę miesięcy temu. Że żyjemy w bardzo dziwnej, niestabilnej rzeczywistości, to takiej, której nie rozumiemy. Powiedz mi, jak działa rynek finansowy, jak działa internet, jak działa prąd. Spytaj się ludzi, jak działa spuszka do kibla i większość osób nie wie. Także żyjemy w tym magicznym świecie, w którym jak wciskamy przyciski, to coś się dzieje. Mhm. Czytamy jakieś informacje, z których coś wynika, czego nie rozumiemy. Dzieją się jakieś gigantyczne wydarzenia na świecie, w tym roku to już chyba z piąte. To jest fantastyka, więc jakby ja mówię, seriale fantastyczne są odbiciem rzeczywistości, która jest dla nas aktualnie bardzo fantastyczna. Ale to gdzie potrafimy oddzielić?
To, co według nas jest fantastyczne, co do granica poznania, tak? Czyli tak jak przykład DEFSA, jeżeli wiemy, że na przykład już jest ten komputer kwantowy i faktycznie Ameryka, czy nie wiem, czy NATO, czy sam Facebook sobie grzebie w naszych przeszłościach i przyszłościach i patrzy, to być może to serial dokumentalny, jak to powstało, a nie fantastyka. Czyli dla nas fantastyka jest tym, co nie wiemy, że istnieje, albo wydaje nam się, że mogłoby istnieć, gdyby coś tam. Więc wraz z poszerzeniem się naszej wiedzy, ta fantastyka staje się rzeczywistością po prostu i tyle. No zobacz, co się dzieje z tym telefonem. No, dotykasz szkiełka i widzisz pogodę, zamiast wychodząc przez okno. Dobra, mieliśmy o serialach rozmawiać. Ale to czarne lustro chyba jest najlepszy przykład. Powinni ludzie powiedzieć, że ta rozmowa to jest fantastyka. Pokazuje się ciekawy temat taki właśnie, że w momencie, kiedy jesteśmy w punkcie takim historii, gdzie rzeczywistość dogoniła tą niegdysiejszą fantastykę, to fantastyka ta, powiedzmy, futurologiczna, ta science fiction musi pobiec jeszcze dalej. I tu wkraczamy w, powiedzmy, tego typu produkcje, jak, nie wiem, na przykład modyfikowany węgiel. Mm-hmm. I jeszcze w ogóle w kwestie transhumanistyczne i w niektóre wizje, które się gdzieś, powiedzmy, w niektórych odcinkach Black Mirror przewijają, które wybiegają jeszcze dalej. A bo potem się okazuje, że to wszystko było. Ale to jest właśnie trudna sytuacja taka i myślę, że dla twórców fantastyki tej serialowej, czy w ogóle dla twórców science fiction w tej chwili jest to dosyć kłopotliwe w momencie, kiedy się okazuje, że oni muszą wybiegać w jakieś takie bardzo już takie egzotyczne rejony. Ale brak nie Black Mirror jednak, jest... Nie wydaje się jednak z kolei, że właśnie najciekawsze do roboty dla ludzi od fantastyki w tym momencie jest ta taka bardzo niedaleka perspektywa czasowa, bo ona jest o tyle super interesująca też trochę z powodów tych, o których ty mówisz, że trochę się nakłada ta fantastyka na ten nasz obraz dzisiejszego świata i kiedy oglądasz ten serial, nie bardzo wiedząc, czy to jest to, co za oknem, czy ktoś to zupełnie wymyślił i zmyślił, na przykład ten komputer, czy nie wiem, magiczną czarną deseczkę, która robi coś tam, co zmienia jakieś tam losy świata, no to jest szalenie interesujące. Bardzo niewiele trzeba w tym świecie zmienić, żeby opowiedzieć zupełnie nową historię o współczesnym świecie, a bardzo łatwo rezonuje taka historia w ludziach, ponieważ no, to jest świat, w którym oni się urodzili, który znają, którego oczywiście nie rozumieją, bo nikt go nie rozumie, ale rezonuje. No właśnie, dlatego myślę, że te fantastyka czarne... bliskiego zasięgu polega na tym, że nie wiem, czy zauważyliście, kilka dni czy kilkanaście dni temu na Netflixie pojawiła się pierdółeczka dla dzieci. Mini serial, który był crossoverem kilku seriali dla nastolatków, w których występują tam nawzajem pokaz. Znaczy, wszystko było z okazji olimpiady w Pekinie. Przepraszam, w Tokio. Aha. Tej, która się nie odbyła. A oglądając ten serial, oglądamy bohaterów, którzy mówią, ale dzisiaj zawaliłem nockę, bo oglądałem olimpiadę w Tokio. Kiedy kręcili to parę miesięcy temu, to była fantastyka i oni blisko zasięgowo sobie nakręcili, że oglądali olimpiadę i teraz za kilka lat, jak będziemy to oglądać, to będzie po prostu coś dziwnego, no jakaś dystopia. Ale trochę, rozumiem, o co ci chodzi, ale trochę też przez to, tak mi podoba się ten pomysł opowiadania historii około fantastycznych, dlatego że są blisko nas, dlatego że seriale teraz można bardzo szybko wyprodukować i bardzo szybko dystrybuować. Mm-hmm. Przez to one mogą być takim bardzo szybkim, celnym komentarzem do tego, co dany twórca chce powiedzieć, no różne rzeczy może. A propos współczesnego świata. Drogą zabawką. Słuchajcie, dodałbym jeszcze, że... Wiesz co, no zależy, co jest tym twoim elementem fantastycznym. No, ty możesz powiedzieć, że za oknem był koniec świata, ale nie otwierać okna. No. Mm-hmm. I wcale już nie jest tak drogo. Ale to też się staje problem, dlatego że ja mam wrażenie, że te rzeczy, które próbują być najbardziej aktualne, równocześnie najszybciej się dezaktualizują. Mm-hmm. Więc faktycznie wydaje mi się, że jeżeli ktoś chciałby, żeby te seriale zachowały, te scenarzyści, którzy chcieliby, żeby ich seriale zachowały ponadczasowość, powinni jednak się skupiać na tych właśnie takich bardzo ludzkich reakcjach i zagadnieniach ponadczasowych, nie skupiając się na samej rekwizytorni, powiedzmy. I na, bo wtedy wpadają w problem Star Treka, jak nakręcić prequel do oryginalnego serialu, jeżeli rzeczywistość już wyprzedziła oryginalny serial. Ale właśnie to chyba Charlie Brooker robił w Czarnych Lustrach, że tak naprawdę się skupiał na ludziach i reakcjach na technologię, a ta technologia była w sumie niewiele różniąca się od tego, co mamy teraz, tak naprawdę ten serial się nigdy nie zestarzeje, bo jest komentarzem społecznym. On popchnął pewne tendencje dalej jakby na zasadzie takiej, że to, co już się w tej chwili dzieje na naszych oczach, on popchnął i zobaczył, jakby przekręcił pokrętło na 11, żeby właśnie pokazać konsekwencje tego, jeżeli będziemy dalej iść tą drogą. Ale skupił się właśnie, i to jest moc Black Mirror, właśnie mocą tego jest to, że on się skupił na reakcjach ludzkich i na wpływie, jaki to wszystko, co się dzieje, ma na ludzi. Dokładnie. No a na ile uważacie,
za część fantastyki to, co się dzieje teraz w serialowej Grozie? Jak najbardziej. Jak najbardziej, bo Groza w ogóle w pewnym momencie mam wrażenie, że przejęła do pewnego stopnia rolę tę, którą wcześniej miało science fiction. Mhm. Bo w tej chwili Groza jest właśnie literatura Grozy, seriale, Groza we wszelkich przejawach jest tak naprawdę bardzo silnym komentarzem społecznym. I ona, ponieważ odzwierciedla w jakiś sposób lęki, ludzkie lęki społeczeństw, jakieś zagrożenia wszelkiego rodzaju, to jest echem tego, co w danym momencie nas najbardziej napełnia obawami. Mhm. Jordan Peele ze swoimi Dokładnie. Filmami, właśnie gdzie wykorzystuje horror jako komentarz społeczny, teraz wyprodukował nowy serial dla HBO, Kraina Lovecrafta. I to jest właśnie tak naprawdę ten element straszenia, jest tak naprawdę elementem komentarza, że najstraszniejszym potworem są ludzie. Dodam tylko, że wszystkie potwory były jakimiś tam strachami, tak? Czyli wampir to zły pan, oprawca z zamku, zombie, niewolnicy, przyjaciele z kolonii, wilkołaki siły natury. A teraz w cyberpunku, w którym żyjemy, to przecież są powieści grozy, tak? Nawiedzony dom to jest haker, który się bawi naszymi światłami. Opętanie, ukradzenie duszy to kradzież naszych danych. Także te wszystkie historie o duchach wydarzają się teraz w internecie. Okej, ale czy da się w ogóle straszyć tak naprawdę w formie serialu? Jak najbardziej, bo straszenie jednak polega na jakimś wywołaniu uczucia grozy. Wywołanie uczucia grozy nigdy nie jest permanentne, bo tą grozę się z czasem... Płacisz podatki raz w miesiącu, permanentny masz grozę, jak płacisz. Także no da się. W takim serialu mam wrażenie... Nie, wiesz, można to na bardzo różne sposoby robić. No, można to robić świadomie bawiąc się konwencją w poniekąd i tworząc coś, co jest równocześnie horrorem i jest zabawą konwencją, tak jak to robiono w kolejnych sezonach American Horror Story, które były tak naprawdę antologiami rozpracowującymi, rozkładającymi na czynniki pierwsze jakiś segment rynku grozy, powiedzmy. Można to robić w ten sposób, że tak jak choćby to zostało zrobione w serialu na podstawie Stephena Kinga Castle Rock, który czerpie motywy z niego po prostu i gdzieś tam przestawia te klocki i też straszy. Można to zrobić tak, jak to było robione szczególnie w duńskim królestwie, gdzie faktycznie mamy tutaj ewidentnie taką twórczość grozy pełną gębą. Tutaj tak naprawdę serial jest tylko formą. Jest Nawiedzony dom na wzgórzu też, przecież taki serial, który wykorzystuje ten element grozy, ale tak naprawdę opowiada historię rozliczania się z traum rodzinnych, więc jest ten element, który może nas nieść przez 8 czy 10 odcinków, bo jest jakaś obyczajowa kwintesencja i core, a ten dom jest też takim nawet dobrym sentymentem, który działa, bo trochę tęsknimy za takimi klasycznymi strachami. To jest taki powrót do przeszłości, kiedy te horrory zaczęły się, jak takie horror for a penny, tak? Czyli krótkie historyjki sprzedawane raz w tygodniu. Także myśmy tym serialem wrócili do korzeni tej grozy. Do tych serialów. Albo Stranger Things na przykład. Tak. Ale ja na przykład uwielbiam serial... Pojawiło się drugie Penny Dreadful. No właśnie. Uwielbiam serial, który niestety u nas bardzo przemknął tak wiele lat temu niepostrzeżenie, bo to były chyba lata jakoś tak 90. mniej więcej, który się nazywał American Gothic. Tego był jeden sezon. Fenomenalna historia o małym amerykańskim miasteczku, w którym i tutaj nie jest do końca dopowiedziane, czy szeryf zaprzedał duszę diabłu, czy on był faktycznie sam szatanem. W każdym razie jest właśnie pokazana historia rozciągnięta, co ma znaczenie tak naprawdę dla tego serialu. Dlatego, że jest pokazana historia mieszkańców tego miasteczka i tych bohaterów, którzy gdzieś tam dostają się w strefę działania tego szeryfa, którzy z jednej strony próbują doświadczyć odkupienia jakiegoś za swoje wcześniejsze błędy, z drugiej strony coraz bardziej ciążą ku temu, żeby ulec jego wpływowi i przejść na tą ciemną stronę mocy. I to jest też niesamowite właśnie, bo serial ma z kolei właśnie tę zaletę i tę przewagę niejednokrotnie nad filmami, że daje więcej czasu na pokazanie pewnej drogi bohatera. A w przypadku, kiedy pokazujemy drogę właśnie to ciążenie ku złu, jakieś staczanie się, przechodzenie postaci, powiedzmy, którą poznajemy jako idealistyczną i przejście jej na ciemną stronę mocy, to te etapy jej degeneracji to właśnie może napełniać grozą, jeżeli widzimy
widzimy krok po kroku, jak się to dokonuje i to nie jest tak raptowne jak w filmach. Miniserial HBO Outsider, który został w ogóle tak wspaniale przyjęty przez widzów właśnie, który też się bawi znowu tym łączeniem takiej opowieści trochę, to też jest ładny zabieg człowieka, który nie wierzy w to, że są jakieś sytuacje, które można nazwać fantastycznymi i on w konfrontacji z tym, że to jednak się dzieje, ale chyba fenomen Stranger Things pokazuje, że chcemy się trochę bać motyw, i dobrze bawić przy okazji. Ale motyw tak naprawdę osoby, która nie wierzy, no to już jest Archiwum Mix choćby i zderzenie skali właśnie z Mulder. Gdzie też była groza cały czas. A później, ale były elementy komediowe zawsze w A później to odwrócono, dlatego że w momencie, kiedy pojawił się agent Doggett tam bodajże w 9 sezonie, to skali była tą wierzącą, a Doggett był tym sceptykiem. I nikt już nie chciał tego oglądać. Dobrze, to spacerując po gatunkach, co powiecie o fantastyce w serialach superbohaterskich? To jest trudne. Kręci temat. Was to w ogóle? No, a zależy, które. Bo to jest temat rzeka, bo wiesz, teraz... Tak, bo teraz no, Voice to już jest post superbohaterstwo. Nie, ale wiesz, ale właśnie o to chodzi. Masz teraz całą masę, bo masz z jednej strony bardzo klasyczne takie seriale superbohaterskie, gdzie masz po prostu superbohaterów, superłotrów i wszystko się, to. I się łomotą. Masz z drugiej strony seriale oparte na komiksach, które się bawią konwencją, gdzieś tam ją rozpracowują, przetwarzają, tak jak Boys właśnie, tak jak Umbrella Academy choćby. Masz seriale, które próbują to opowiedzieć na zupełnie nowy sposób i tak naprawdę sięgają po sprawdzone klocki, a robią z nich coś zupełnie innego jak Gotham, które mnie osobiście zachwyciło tym takim zupełnie innym podejściem do zbudowania tak naprawdę od podstaw całej mitologii Batmana i tych postaci wokół niego. Także to tak naprawdę, jak mówisz, seriale superbohaterskie, to też już się tak rozpłynęło na masę różnych gałęzi. Kolejna wielka półka seriali fantastycznych. To mi się w ogóle wydaje, że każdy uniwersum już jest inny, bo przecież mamy te Gwiezdne Wojny, to są Marvelem teraz. Przecież Marvel Universe są Gwiezdne Wojny, tak? Masz rasy, bitwy w kosmosie. No. To nie jest ten Spider-Man, który się gania po Manhattanie, tylko mamy jakieś bitwy planety w tych filmach. Więc dla mnie to trzeba by w ogóle się porozdzielać właśnie na te uniwersa. I mam też wrażenie, że w końcu te szufladki, które kiedyś mieliśmy, są takie bardzo pootwierane i ciężko mówić, co jest czym. Tak naprawdę. Nie wydaje wam się, że tych superbohaterów w serialach wcale nie ma znowu tak wiele. To są jednak drogie seriale, część z nich to są takie produkcje dosyć kablowe, kablówkowe, niekoniecznie jakieś super zajmujące, a takich naprawdę ciekawych produkcji no jest kilka. No są Watchmeni, jest Legion. Ale wcześniej miałeś Herosów. Bardzo mi brakuje takiej adaptacji. Właśnie, ale czy ludzie potrzebują tych naprawdę ciekawych, jak to mówisz? Są właśnie fajnie, że jest całe wiaderko prostych procedurali typu... Ale ja pięć. Typu Flash, pięć typu Stargirl, okay. Typu... Ale Person of Interest też był proceduralny. Fajnym momentem było, kiedy pojawili się Herosi. I to był serial taki, który trochę właśnie postawił to na głowie, bo to był chyba jedna z pierwszych prób takich zmierzenia się właśnie z motywem takim, gdzie nagle u osób pojawiają się supermoce, a to są zwykli ludzie i oni muszą sobie jakoś radzić z tą całą nową sytuacją. To chyba ciekawszym przykładem jest Misfits, jeżeli chodzi o przewartościowanie superbohaterów. Jednak władza zarządzania mlekiem. Jednak wydaje mi się, że Herosi poszli w taką mocno telewizyjną, tak, natomiast początek... wręcz kiczowatą gdzieś formułę. No tak, to są te dwie szkoły, amerykańska i brytyjska. Tak, jeszcze no bodaj, i że ci mają budżet, ci mają wyobraźnię. I Channel 4, który słynie z tego, że przekracza jakieś konwencje. Jeszcze chyba zastąpili Lostów w telewizji, tak, więc też mieli taki nie najlepszy moment, bo te dwa ostatnie sezony Lostów są różnie odbierane przez ludzi, no a później jeszcze dostajesz taki serial, który nie jest jednoznacznie dobry, to no ale mamy trudna, na przykład też próbę współpracy Marvela z Netflixem, bardzo nieudaną formułę Defenderów tak, ale poszczególne seriale. No tak, ale tak naprawdę dobrze zaczęli, a coraz gorzej kończyli. Ale potem chodzi już Disney Plus, bo wiadomo, że nic z tego nie będzie, więc po co się starać, żeby to się przejął. Ale ja zarówno i Daredevila, serial Daredevil i serial Punisher będę bronił. Jessica Jones tam powiedzmy do pewnego momentu. Można bronić. Ja tylko powiem, że były takie bardzo... Ja będę bronił nawet Defendersów, bo byłem na planie. To co mówisz, że są takie mniej seriale, bardziej mydłe, to się bierze z tego, że telewizję oglądamy i ludzie potrzebują seriali tła. Takich doprasowania, gotowania, konfkola, pisania tekstu, czegokolwiek, żeby to było, grało, nie przeszkadzało. I to były takie bardzo ciekawe rozmowy Netflixa i HBO, że właśnie Netflix staje się takim serwisem tła. Czyli sobie włączasz, bo masz go tam 15 godzin dziennie. Więc jest bardzo dużo mdłych rzeczy, żeby nadążą, nawet jak robisz coś innego i takich parę małych rzeczy, które trafiają. Natomiast HBO chce być takim, czy mi chciało być, takim sobotnim wyjściem do kina, czyli mój serial jest... Mówię o strategii, nie o realizacji, tak? Nie, bo HBO Max przecież już zapowiedziało, że będzie zmieniać ten podział taki na... To się skończyło w momencie, kiedy zaczęli wiaderkami dorzucać... Tak, z tym, że mówię, że to takie seriale, które są bardziej mdłe i mniej angażujące, biorą się stąd, że jest ich po prostu za dużo.
I my musimy mieć coś, przy czym możemy nadal żyć i jednocześnie oglądać. Ale to w ogóle jest wydaje dobrze, to w takim razie, poczekajcie, to w takim razie przechodząc jeszcze w dalszym ciągu, spacerując po gatunkach, jak w tym wszystkim umiejscowić fantasy? Bo tu mamy jeden serial wielki, czyli Grę o Tron, i kolejne próby. Na razie Wiedźminie, na razie mamy jeden sezon, więc jeszcze nie możemy tam mówić Shannara o tym. Shannara jeszcze była. Ale właśnie tego rodzaju kolejne próby zmierzenia się z fantasy, gdzie Miecz Prawdy. Prawie za każdym razem twórcy gdzieś się tam jakoś odbijali od. Wiesz co, bo także czegoś im brakowało. Bo dobre, wiesz, bo to jest problem z pokazaniem dobrym właśnie świata fantasy, innego. I już pomijam fakt samego tego, że jednak zrobienie całej takiej scenografii i potworów i wszystkiego, no to jest jakby zupełnie inny wymóg od strony budżetowej choćby, żeby to miało ręce i nogi. Bo to jest jeden problem, ale też no, to musi mieć jakąś wiarygodność, autentyczność i faktycznie tutaj twórcy seriali stali przed dużym wyzwaniem. No, z seriali fantasy, które moim zdaniem w ostatnim czasie zdały egzamin tak stuprocentowo, to w zasadzie tylko Dark Crystal. No właśnie. Ale to jest serial, który jakby przekroczył te granice, dlatego że on się jakby od początku ze względu na specyfikę i konstrukcję tą kukiełkową i to wszystko opierał na umowności. Ale zrobił to w tak fenomenalny sposób, że ja chciałbym, żeby oni poszli za ciosem i rozwinęli powiedzmy już nie tylko to uniwersum, ale żeby też Labirynt i tam w ogóle, prawda? A czekajcie, a serial, którego tytułu oczywiście w tym momencie zapomniałem, w którym cała fantastyczność polega na tym, że pani przenosi się w przeszłość. Outlander. Outlander, dokładnie. A to straszne, to się tylko Masiłość tego straszne robi. Pierwszy sezon. Okej, okay, ale mówię, ale fantastyka ale jest tam tutaj są znowu takie fantastyka dosyć jest czysto pretekstowa na dzień dobry, tak. A potem mamy znowu kawał historycznego widowiska, bardzo dobrze osadzonego w rzeczywistości, gdzie no, jedynym problemem jest to, że pani jest wyjęta z innych czasów i ma w związku z tym wątpliwości co do obyczajowości lokalnej. Ale to jest, Goście to był świetny film. Ale to jest, wiesz, to też wydaje mi się jest trochę taki problem, który ma część filmów czy seriali historycznych. No kwestia budżetu, kwestia podejścia do historii, do tego. W przypadku fantastyki dochodzi ci jeszcze właśnie kwestia wiarygodnego stworzenia tych elementów magicznych czy fantastycznych, takiego, żeby one przekonywały do siebie. Żeby smog był taki jak wydaje się, nie taki jak w naszym filmie. Ale z drugiej strony opowieści Shannary, czy jak to się nazywa, ten Kroniki, bardzo drogi serial MTV, to jednak tam nie ma bardzo scenariusza, casting jest słaby i ten świat fantastyczny nie uratuje. Nie uratuje tego, że aktorzy nie wiadomo co do siebie mówią, nie ma żadnej chemii i chociaż to jest po prostu w fantastycznie zbudowanym rzeczywistości, to po prostu nie działa, jeżeli tam nie ma mocnej odbudowy. A ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć. To teraz to, co myślicie o tym Wiedźminie, już powiedzcie. No tym nowym. To poczekaj, może będzie lepszy. No, znaczy, nie da się zadowolić czytacza książek Wiedźminowych, który żyje z tym serialem od lat 90. Z tym światem lat 90. Mam wrażenie, że zapewne ta próba to jeszcze musi być zrozumiałe dla Amerykanów i globalnego świata. A po trzecie, nie wiem dlaczego wzięto się za opowiadanie, które są niechronologiczne i zlepiono je tak jakoś dziwnie. Znaczy, jak widzimy odcinek, który ma tam 15 minut świetnego opowiadania, to się nie da zadowolić. A ludzie, którzy nie czytali książek i nie żyli nimi, to chyba są z tym okej, więc ja mam wrażenie, że będzie tylko lepiej. Ja mam takie wrażenie, że niekoniecznie są okej, bo właśnie po tym, jak przeczytałeś Andrzeja Sapkowskiego wszystkie możliwe książki o Wiedźminie, przeczytałeś wszystkie mapy, podyskutowałeś ze wszystkimi znajomymi, wyjaśniłeś niejasności, a później jeszcze raz je potwierdziłeś z innymi znajomymi, to dosyć łatwo się nawiguje po świecie, który zaproponowali twórcy od Netflixa. Wydaje mi się, że akurat w tym serialu trudno jakby odnaleźć takie, wiesz, gwiazdę polarną, gdzie jest co, gdzie mam plecy, gdzie jest góra, gdzie jest dół. I to jest w ogóle problem wszystkich seriali fantasy, które są dostępne na jakiejkolwiek platformie. One mają bardzo duży problem z nawigowaniem swojego własnego świata i mają taki, jakby nie ma spisanych zasad, jak ten świat działa, co go napędza, gdzie jest ten kraj, a gdzie tamten, jak się odnajdują nowe rasy, jaki jest ich stosunek do czegokolwiek innego. Jakby to jest kompletnie pomijane, a bez takiego ułożenia struktury danego świata, no nie da się go po prostu sprzedać w żaden sposób. To w ogóle chyba nieraz jest tak, że problemem twórców seriali jest wrzucenie widza w ten świat i stworzenie wiarygodnej konstrukcji świata takiej, żeby widz rozumiał relacje, jakie w nim zachodzą między jakimiś nacjami, społecznościami, rasami, cywilizacjami. Dobra ekspozycja świata jest tutaj bardzo, bardzo istotna, żeby ten świat w jakiś sposób zaangażował widza i żeby był dla niego wiarygodny. Ale to jest chyba w ogóle problem dzisiejszej współczesnej kultury popularnej. Żyjemy w kulturze ciągu dalszego.
a równocześnie żyjemy w kulturze wielkich budżetów, które natychmiast tną, kiedy się nie udaje. Powstają dziesiątki filmów, które, o których widać, że oni już myślą o czwartej części, a już po jeszcze nie skończyli dobrze pierwszej i seria pada. I w serialach jest tak samo, że ten pierwszy sezon, no, który jest, ma nas wprowadzić w świat, ale równocześnie ma być sam w sobie. Twórcy Wiedźmina trochę się zafascynowali Westworldem, tymi przeskokami w kolejnych liniach czasowych, ale już cały czas tłumaczą, że drugi sezon już będzie linearny. Trochę tak, na tej zasadzie, pamiętacie, był pierwszy sezon Lost, który był idealną konstrukcją, że każdy odcinek to są kolejne trzy dni w życiu bohaterów. Każda postać ma swoją, tak. Co zostało w kolejnych sezonach rozmontowane dość szybko, bo nie da się tak opowiadać o nieskończoność. Ale właśnie bracia Duffer w Stranger Things wybrali najlepszą drogę, czyli odnieśli się do naszego sentymentalnego spojrzenia na przeszłość, które już samo w sobie jest trochę fantastyczne, wspomnieniem uniwersum, do którego wróciliśmy miękko, jak do domu, i tam od razu po prostu wszyscy ci, którzy teraz oglądają seriale, czyli to są ludzie prawdopodobnie z tamtego okresu, żeby ten sentyment zadziałał, po prostu odnaleźliśmy się płynnie w tej narracji. Czy jest taki serial Netflixa Maniak, który wybrał też świetny sposób na to, żeby wrzucać nas w takie fragmenty fantastyki poprzez połknięcie po prostu magicznej tabletki, która przenosi w różne spektra możliwych opowieści, i wydaje mi się to takim, że są takie sprytne systemy na to, żeby zbudować. Czy DOA, który jest tak naprawdę serialem, który jest opowiadany i opowiadany, jak ci bohaterowie, którzy tam siedzą nad zapalonymi świeczkami, Britt Marling nam opowiada, w jakim uniwersum się znajdujemy. I to takie właśnie sprytne pomysły, jak uciec od tej pułapki, że trzeba wrzucić kogoś w świat, którego nie znamy, wydaje mi się wtedy takimi największymi perłami. Ja jestem w takiej paskudnej sytuacji, że bardzo cenię sobie te seriale, które gdzieś mam świadomość tego, często już po fakcie mam świadomość tego, że twórca w momencie, kiedy opracowywał ten serial, miał zaplanowany całość fabuły jako zamkniętą. Że to nawet jeżeli to jest rozbite, powiedzmy na 5 sezonów, to ma początek, środek i koniec, i twórca od początku wie, jakby do czego zmierza. I owszem, mnie później strasznie boli, kiedy te seriale zostają, bo niestety to się zdarzało, że taki serial mógł być zarżnięty, zanim dobrnął do tego końca. No ale dzisiaj taki twórca ma możliwości skończyć jako słuchowisko, jako komiks. Tak, natomiast tutaj, wiesz, z tego powodu na przykład właśnie tak, moim ukochanym serialem wszechczasów jest Babylon 5, który właśnie był zaplanowany jako zamknięta całość. Uwielbiam Karniwale, które niestety właśnie zostało zarżnięte po 2 sezonach. To był serial zaplanowany, z tego co pamiętam, na 6 sezonów. Takie jakby po 3 księgi, po 2 sezony. Ale od razu powiedzmy, że jest... seriala, które... Powinny się były skończyć, a żyją. Przeżyły swój finał zostały pociągnięte dalej. Supernatural. To jest taki przykład. No ja Supernatural obejrzałem 5 sezonów, czyli to, co Kripke zaplanował sobie jako zamkniętą całość, bo ja później się zresztą dowiedziałem tego. Obejrzałem jeszcze tak z rozpędu 1 czy 2 odcinki 6 sezonu, stwierdziłem, wystarczy mi, i z tego, co słyszę, wyszedłem na tym dobrze. Lości też są takim serialem, to był taki problem, troszkę... Ale z Lostami był ten problem, ten, że oni nie wiedzieli, finał, do czego zmierzają. Tak, ten finał był po prostu zupełnie nieprzemyślany. Przychodzą do głowy tym pomysły spoza świata fantastycznego, typu tam jak poznałem waszą matkę, czy ten polski serial taki kulinarny był, który też się powinien skończyć po 3 sezonach, ale okazało się, że... Ale też druga strona medalu, bo mówiliśmy o tych serialach, które trwały, czy też nie mogły się domknąć, albo później się rozwijały znowu. No są też przykłady seriali, które były takie na granicy produkcji, że albo zrobimy, albo nie zrobimy. I wspomniane DOA jest takim przykładem, bo po tam pierwszym jakimś briefie u Netflixa ekipa dostała raczej czerwone światło, dopiero później jakaś taka duża prezentacja przekonała ekipę do tego, żeby serial ostatecznie zrealizować. I takich przykładów tak jest więcej. Tak samo Leftovers przecież pozostawiony, że ten trzeci sezon... Dobrze, miejmy nadzieję, że widzowie robili notatki albo umią sobie zatrzymać i pisać. Musimy kończyć, bo oczywiście tak sobie dywagujemy, czas się dawno skończył, już pewnie nikt tego nie ogląda, ale... Proponuję jeszcze szybkie podsumowanie. Fantastyka, pamiętam tytuł, był Eskapizm czy Dystopia. Jeden przykład dobrego serialu, który byście polecali, który wam przychodzi do głowy, kiedy słyszycie ten tytuł. Dorohedoro.
Jeszcze raz? Dorohedoro na Netflixie, najbardziej chyba odjechana anime, które widziałem. O świecie, do którego... Kreskówka. Tak, o świecie, do którego wpadają czarownicy trenować i tam są mieszkańcy, którzy żyją w tym świecie, który jest cyklicznie napadany przez jakichś magów, nie wiadomo skąd, którzy coś tam dziwnego robią. Jest bardzo pojechane, jest eskapistyczny, ponieważ uciekają też z tego świata, chcą uciec. I dystopijny, bo świat, w którym ludzie trenują na tej magii, są się jej ofiarą, jest dość przerażający. Dobra. Kiedy słyszę tytuł Eskapizm czy dystopia, chyba Black Mirror. Black Mirror, no ale on jest bardzo dystopijny właśnie, więc... Ale czy eskapistyczny? No eskapistyczny, jeżeli po obejrzeniu tego serialu wracamy do naszej rzeczywistości. Chcemy uciec, no. Uciekamy do naszej rzeczywistości i jesteśmy zadowoleni, że jeszcze do tego nie doszło. Dobra. To ja też chyba wybiorę anime i Neon Genesis Evangelion, który możemy oglądać na Netflixie. Mm-hmm. Czyli jak najbardziej apokalipsa, koniec świata, a z drugiej strony no niesamowita wizualnie przygoda, plus jeszcze te rozterki psychologiczne, pytania filozoficzne, wszystko w jednym po prostu. Oczywiście też jest bitwy, są na roboty, więc jest wielkie czysta rozrywka, są krótkie spódnice, wszystko co powinno być w takim doświadczaniu. To na pewno Devs to jest dokładnie to, czego oczekuję od serialu i od twórcy, który wie, co się dzieje w świecie i potrafi to skomentować i trochę wybiec myślą w przyszłość, a przy okazji wprowadzić ten element niepewności, czy to jest dokument, czy być może, w dodatku dokument przeniesiony z przyszłości, czy być może fantastyka, czy science fiction. Może Twin Peaks jeszcze to. Zapomnieliśmy o Twin Peaksie. Tu się zatrzymajmy. Ja jeśli miałbym coś dołożyć, to chyba wrócę do jednak Person of Interest, bo to był kawał porządnej... I też zamknięty. Normalnej telewizyjnej rozrywki, która zaczęła się od proceduralnej, a potem poszła w ciekawe w strony. Nie wiem, Fringe może jeszcze. No było parę takich rzeczy. Tak czy owak kończymy. Jeszcze ostatnia rundka z przedstawianiem się markami i tak dalej, bo to... Krzysztof Majewski, Kinotalk Podcast. Miłosława Bożek, Kinotok Podcast i zapraszamy z Krzysztofem, żeby klikać i się nas subskrybować. Tak, oczywiście. Jerzy Rzymowski, Nowa Fantastyka i Radiospacja. Piotr Zempel, About Games. Ja nazywam się Kamil Śmiałkowski i dziękujemy za obejrzenie i wysłuchanie naszego panelu.